Nie ma Izabeli, więc teraz pogadajmy jak facet z facetem. Ostatnio byłeś w Kenii. Powiedz mi bardzo serdecznie. Powiedz mi, jak w tej Kenii, czy faktycznie tak łatwo można tam mieć dziewczyny? Kenia to raj dla facetów. Moi drodzy, jeśli się wybieracie, to możecie dosłownie wszystko. Nakręciłeś takie troszeczkę podkręcone... Afryka po zmroku. Afryka po zmroku, takie filmiki na swoim YouTubie. Ale wszystko było prawdziwe. I czy to faktycznie jest taka prawda? Powiedz mi, prawda. Czy tam, jak ja bym pojechał i miałbym 50 zł, czy jestem w stanie wyrwać jakąś fajną laskę za 50 zł? To wszystko zależy, dlatego że młodzi biali mają zdecydowanie łatwiej niż nawet biali starsi. No, bo takie szwagry już tak 50, 60, 70 lat, no to muszą mieć kasę. Aha, czyli jednak trzeba mieć kasę. Ja myślałem, że to za mój urok osobisty, zależy, no bo zależy, ładny. Czy się skupiamy na topkach, czy na takich normalnych. No właśnie. Bo takie normalne to myślę, że na spokojnie, a ja celuję zawsze w topki. Dobra, bo dałeś mi takie, też takiego asa, takiego młodego, 20-paroletniego, który też tam nagrywa na YouTubie. Oglądałem parę jego filmików. No i on tam fajne rzeczy mówi, to są dosyć śmieszne rzeczy. Jak mówi, że woli zapłacić za bilet do parku, niż tam stracić i też przestrzegał na przykład przed takimi rzeczami, żeby nie wysyłać żadnych pieniędzy i tak dalej, bo te laski niby laski naciągają. A jak to jest tak faktycznie, powiedz mi, bo jeszcze słyszałem, że miałeś dosyć mocne doznania tam z jedną z dziewczyn. Doznania seksualne. Tak. To odsyłam na mój kanał Damian Maciuszek. Tutaj nie będziemy więcej mówić, ewentualnie więcej szczegółów na OnlyFans, który też zostanie wkrótce uruchomiony, więc sprzedaż, musi być cały czas sprzedaż. Dobra, czyli nie zdradzisz, nie zdradzisz. Sekret. Ale to albo tylko... w kolejnym, albo jak będzie wiele komentarzy, wiele łapek w górę. Dobra, 30 będą tysięcy łapek w górę. Taką tematyką, tak. To z przyjemnością puścimy część się drugą. Wypowiem puścimy na ten temat. Część drugą, ale tak tylko jedną rzecz zdradź. Europejki czy Afrykanki? Czy osoby czarnoskóre? Czy osoby czarnoskóre, tak. Myślę, że zależy do czego. No o tym, co rozmawiamy, o ale tych męskich sprawach. Konkret. No nie możemy tutaj używać pewnych słów, bo nam tutaj zablokują, więc mówimy o męskich sprawach, damsko-męskich. Damsko-męskie sprawy, w szczególności to będą kobiety czarnoskóre, ponieważ też wielu kolegów, co mi pisało z zagranicy, że jeśli się raz doświadczy czarnej, to się już nie chce innych. No i właśnie, i tego właśnie, to chciałem usłyszeć, tych słów, czyli jak mówią, że Europejki, Polki, Ukrainki, czyli Słowianki są takie piękne, to jakie muszą być gorące? Tak, no bo takie laski właśnie z Europy Wschodniej, gdzieś tu z byłego bloku radzieckiego, no to one mogą być egzotyczne dla innych facetów, niekoniecznie dla Polaków. Tak samo jak my nie jesteśmy egzotyczni dla nich, tylko bardziej jacyś Włosi czy coś takiego. Południowa Europa. Dobra, czyli a powiedz mi, jak tam w ogóle ci miejscowi, ci czarnoskórzy, jak oni postrzegają te dziewczyny, które spotykają się z białymi? No to z takimi facetami nie miałem za dużo do czynienia. No ciekawy jestem właśnie, jaka tam jest kultura, czy oni na to pozwalają, tak jak w Tajlandii, że na przykład dziewczyny dla całych rodzin pracują później. Jak to tak naprawdę wygląda? Ja myślę, że w Tajlandii są bardziej tak poukładane, bo tam są bardziej dziewczyny pod żonę i tak dalej i patrzą biznesowo, a tu po prostu mają większą żądzę seksualną. No właśnie o to chodzi. To właśnie, czyli jest ten patent, że faceci mają takie, a kobiety mają po prostu potrzeby, tak? Potrzeby. Tak, powiedz mi jeszcze... I myślę, że w Polsce też mają potrzeby, tylko nie chcą o tym mówić. O. I dlatego Polacy są zamknięci. Właśnie. I tutaj, a my na naszych filmikach właśnie otwieramy te tematy. To jest polska mentalność. Wszyscy są zamknięci. Boją się opinii innych. Nawet ostatnio się też wczoraj mieliśmy rozmowę z takimi ludźmi, co są na emigracji. To też mają ograniczone, bo się boją opinii innych. Społeczeństwa. I nie tylko... Na emigracji Polacy, ale w Polsce Polacy również. Okej, okay. Dobra, to już skończyliśmy ten temat, przynajmniej go zaczęliśmy, pewnie go pociągniemy jeszcze na innych odcinkach. Powiedz mi, jak tam w ogóle życie, jak jedzenie, jakie są ceny i w ogóle czy warto tam polecieć. Jest przede wszystkim ciepło, od tego zacznijmy. Cały rok? No teraz tutaj też jest ciepło, no cały, tak powiedzmy. Bo teraz mówili, że i tak były takie zimniejsze okresy. Nairobi jest zimniejsze od Mombasy, Mombasa ma to na plus, że w ciągu dnia było około 32 stopni. Czy to jest ciepło, czy zimno, to już kwestia względna, ale najważniejsze są noce, a w nocy temperatura schodziła do 28, do 26. Czyli klimatycznie... Czyli nie ma przeskoków mocnych, tylko się trzyma przez 24 godziny bardzo dobrze. Jest ciepło, jedzenie,
jest smaczne, no bo dużo jest takich fajnych restauracji, oczywiście tańszych niż w Warszawie. Lokalne jedzenie będzie zdecydowanie tańsze, więc można sobie żyć niedrogo. My też na przykład najlepszy apartament, jaki wynajmowaliśmy, to za około 400 zł dziennie. Może tam spać nawet 9 osób, my w czwórkę, więc stówka wychodziła z bardzo fajnym widoczkiem. Potężny apartament, prawie 200 metrów kwadratowych. I u nas takich 3000 na dobę. No i pani była sprzątająca co 2 dni, już w cenie. No, no i więc widzicie, że pranie, wszystko zrobione. Oczywiście, jak to się mówi, lodówka tylko służy gdzieś tam do jakichś napoi i deserów, no bo wszystko się je na mieście, więc nie trzeba nawet gotować. I można sobie żyć. Myślę, że jak ktoś chce żyć, no to za 5 tysięcy to już będzie miał dobre życie. Czyli można na emeryturę się tam przeprowadzić? Jest bezpiecznie? No wielu szwagrów tam jest, chociaż szwagierki też były. Też widzieliśmy na przykład takie panie 60-letnie, jak z około 25-30-letnimi facetami czarnoskórymi. Aha, czyli to tak jak w każdy innych krajach, czyli no, każdy sobie szuka szczęścia dla siebie. A tak mówiłeś, że bardzo na wysokim poziomie jest nauka czy wykształcenie. Tak, no bo to przede wszystkim osoby mówią po suahili i po angielsku. Angielski nawet między sobą też używają, czy to w restauracjach, czy w innych kwestiach. Szkoły w większości prywatne, no bo publiczne są średnie. No i to tak szkoła kosztuje, taka najsłabsza prywatna, około 1000 dolarów miesięcznie. Bo ludzie tam też zarabiają dobre pieniądze. No właśnie, ile zarabiają? No to zależy od branży. Tak, ale to takie najniższe wynagrodzenia? A to najniższe, no to... No jakieś pewnie groszowe są pewnie tematy. Pewnie groszowe sprawy. Ale to też zależy, w jakich tematach chcemy się obracać i z jakimi ludźmi. Ja gdzieś tam w najniższej lidze się nie obracałem. Celowałem bardziej w ludzi z klasą, z kasą, no bo to na nich też będę robił biznes. Będę otwierał jacht party, którego nie ma. Są jachty w Mombasie, na Mtłepie. Będziemy wynajmować jachty, będziemy sprzedawać i szwagrom, i z ludziom z Nairobi, no bo z Nairobi do Mombasy jest 1 godzinka lotu, około 300 zł, takim prawie jetem, no bo małe samolociki, ale wszystko bardzo fajnie. No jest na to też zapotrzebowanie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zrobimy na przykład white party, to na ciemnoskórych dziewczynach, które będą miały białe stroje, też fajny wyjdzie marketing, bo one fajnie będą podkręcać, twerkować i tak dalej. Jeszcze takie fajne rzeczy są, no bo w każdą niedzielę na przykład imprezy to są takie twerkujące, tam też telefonów nie no można widziałem, używać, to było ale niezłe, na przykład to było laski niezłe. Skaczą z takiej wysokości i robią szpagat. Albo biorą na plecy piłkę i tylko pośladkami gdzieś tam ją opanowują. Czyli wykorzystują swoją naturę tak. I swoje kształty takie. Więc jest potencjał, ludzie mają tam naprawdę pieniądze, jak wszędzie, tak? To wszystko od nas zależy. Po prostu w jakim towarzystwie chcemy przebywać, kim chcemy się otaczać. Co ciekawe, bo mówiłeś też o takich sprawach jak na przykład ochrona środowiska, że nie używa się w ogóle plastikowych toreb i tak dalej. No ale to jest normalne, tak? No bo to im zależy, mają taką świadomość, żeby im zależało na tym, w czym żyją, więc mają tylko materiałowe torby, nie ma jakichś siatek, nie ma nic takiego. I mocno są tak nastawieni na to, nie? Żeby tego tak, pilnować. No i są inteligentni, no bo to... Właśnie, czyli to Afrykę to my mamy chyba tutaj w Europie, bo tam w Afryce to już oni są do przodu. Myślisz, że będziesz tam otwierał biznes? Przed chwilą powiedziałem, że tak. Będzie jachtowy, też będzie również taki wycieczkowy, ale to będę głównie to robił za prowizję. Dogadam się z lokalnymi, nagram kilka materiałów na YouTube'a. Odpalimy Instagram, Facebooka, będę miał tam swoich ludzi na miejscu i się będzie kręcić, no bo pieniądze tam również są do zarobienia. Ja to wiem, jak zrobić marketingowo, mogę nawet wam powiedzieć, chociaż nawet jak wam przedstawię, no to każdy, że tak powiem, ma okazję kilkukrotnie do zarobienia dużych pieniędzy. Nie wykorzystujecie jej, więc ja się nie boję, mogę każdemu mówić, przekazywać nawet z Afriko moje know-how, bo ja wiem, że ja tylko to zrobię. Nie będę miał konkurencji. Właśnie, bo większość osób się pyta, co ten Damian robi, z czego on żyje. I my mówimy zawsze, że sprzedaje produkty cyfrowe, czyli żyje w internetach. Czy można żyć w internetach? Można żyć w internecie, można też opowiadać bajki, jeśli się nie chce mówić. Można mówić, że się jest kierowcą Ubera.
zależy kto co chce usłyszeć, tak? Jeśli ktoś nie będzie dowierzał, że zarabiamy w internecie, to lepiej go nie wyprowadzać z tego błędu i po prostu mówić to, co chce usłyszeć. Oczywiście, bo to ja uważam, że my żyjemy w takich czasach, gdzie jest w tym momencie mega okazja, żeby wchodzić i robić, bo świadomość jest coraz większa. Te kanały sprzedażowe są głównie w internecie. Trzeba wykorzystać potęgę internetu do swoich tematów, na przykład marketingowo. Nie trzeba konkretnie zarabiać z danej platformy, ale można tam zbudować społeczność i zarabiać dzięki temu. Tak jak ja na przykład siebie pozycjonuję na Kenie w rynku turystycznym, no to prędzej kupią ode mnie niż na przykład z dużego biura podróży, gdzie będą stawki większe, a ze mną gdzieś tam będą bardziej rezonować, ponieważ mogli mnie widzieć na filmikach i tak dalej. No właśnie, każdy mówi, że interes się otwiera w wieku 30, 40, 50 lat, a ty się zajmujesz głównie młodymi ludźmi. Opowiedz coś o tych właśnie młodych ludziach. Co oni mają teraz w głowie, jak oni zarabiają, jakie oni mają podejście do pieniądza i w ogóle do zarabiania. No to jest ciekawe. Młodzi ludzie przede wszystkim mają duży potencjał, ponieważ oni mogą zarabiać, ale nie muszą. I to jest największa różnica. Jeśli ktoś musi zarobić, no to nie ma tak naprawdę przestrzeni czasowej, nawet 3 miesięcy, żeby zaangażować się w coś na 100%. Dlaczego? Dlatego, że mają różnego rodzaju zobowiązania, kredyty, rodzinę na utrzymaniu i moim zdaniem to już są osoby, które naprawdę mogą sobie wszystko ładnie ułożyć, jeśli będzie bezpieczeństwo finansowe, ale to są już raczej osoby, które z tego kołowrotka nie wyjdą i będzie im bardzo ciężko. A młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają na przykład kosztów życia, mieszkają z rodzicami, mają, że tak powiem, michę oraz dach nad głową, to jeśli się zaangażują w coś na 100%, przede wszystkim w zdobycie umiejętności, szczególnie wysokodochodowych, to później mogą dosłownie wszystko. No właśnie, bo z niektórymi młodymi ludźmi rozmawiam i oni mówią, że oni mają jeszcze czas na pracę i oni teraz się wolą opierdzielać, a ty uważasz, że chyba raczej nie mają czasu na pracę, to będą mieli zawsze czas, więc ja wychodzę z założenia, później że obowiązek. Ktoś teraz chce sobie nic nie robić, no to później będzie musiał robić, żeby też nic nie robić, ale w życiu ciekawego, tak? A jeśli ktoś chce teraz zacisnąć zęby, robić rzeczy, które może są niewygodne, to później będzie robił rzeczy w życiu, ale które są ciekawe. No właśnie, ja też jestem zwolennikiem, że najlepiej zarabiać miliony przed 30 i po prostu szybciej przechodzić na emeryturę. Tyle pierwszy raz z Damianem tutaj z naszego tylko cyklu z lasu. Więc będziemy do niego wracać, jeżeli będziecie chcieli, także oczywiście pamiętajcie, możecie zostawiać komentarz, możecie zadawać pytania. 30 tysięcy łapek w górę za obserwowanie profilu i jedziemy z kolejnymi odcinkami. I lecimy mocniej, lecimy mocniej z tematem, bo tak. Na razie to tak na spokojnie. Na spokojnie, na razie, do jutra.